Przygotowania do sezonu także u drugoligowców. W rozegranym w Jedlni sparingu Radomiak zmierzył się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Zespół z Radomia, złożony z testowanych zawodników, pokonał Nowodworzan 2-0. Obie bramki zdobył junior Roman Skowroński. 2-0 wygraliśmy, natomiast wynik był jakby najmniej istotny. Chodziło o to, żeby się przyjrzeć zawodnikom, jak grają. Nie formacją, tylko indywidualnie zawodnikom. Zawodnicy zaprezentowali się kilku naprawdę z dobrej strony i część też biorę chłopaków na koronę. W drugim dzisiejszym sparingu Radomiak zremisował w Warce z Koroną Kielce 3-3.